Panie Włodzimierzu, po pierwsze gratulacje od nas wszystkich Opolan. Po drugie, to chciałem pana zapytać, jakby pan sobie wyobrażał świat, który byłby światem ciszy, gdyby nie było muzyki na świecie? Bez nadzieja, proszę pana, bez muzyki trudno żyć, bo jak jest nam ciężko, to się zwracamy w kierunku radia, które nam coś ładnego zagra i wtedy nam się wydaje, że życie jest piękniejsze niż jest. I o to chodzi. No a teraz wracając do pańskiej muzyki, uhonorowanie kompozytora przede wszystkim, dla oczywiście także i pan jest znany z wielu innych działań, ale w tej Alei Gwiazd to jest takie chyba też szczególne wyróżnienie, bo i pan dzisiaj, i pan Marek Biliński, czyli ci, których znamy, szczególnie kto my to powtarzamy, zza klawisza czy zza fortepianu, prawda, w tej Alei, którzy zawsze gdzieś, jak panowie mówią, my nie jesteśmy tymi frontmenami, ale jednak zasługujecie państwo przede wszystkim na niesamowite słowa uznania za te kompozycje, dzięki którym ja żyję przez kilkadziesiąt lat i przez kilkadziesiąt lat mogę tą muzyką się cieszyć, o której mówimy, o której pan powiedział, że dzięki temu, że nie mamy ciszy. Miło słyszeć takie słowa, bo człowiek pisząc rozmaitą muzykę i potem nagrywając ją, czy występując, nigdy do końca nie jest pewien, czy to, co napisał, to jest dokładnie to, co chciał, żeby wyrazić. Ale w momencie, kiedy otrzymuję na przykład takie laurki, jak teraz od pana, to myślę, no fajnie, to znaczy, że parę rzeczy mi się udało i między innymi owocą tego jest to, że przyznano mi tą gwiazdę, z której oczywiście będę dumny do końca życia. Panie Włodzimierzu, nie mogę oczywiście zapytać o Opole, bo można było powiedzieć, że jest pan prawie, że przykuty do desek Amfiteatru Opolskiego. Ja uważam, że ja Opolu i festiwalowi opolskiemu zawdzięczam bardzo wiele, dlatego że ja na samym początku mojego pisania muzyki i występowania na estradzie wiedziałem, że jeżeli dobrze wystąpię w Opolu, to moje szanse na zaistnienie i na to, żeby móc pisać to, co się chce naprawdę, są o wiele większe. I rzeczywiście tak było. Jak występowałem na tej estradzie i otrzymywałem jakąś nagrodę, czy dobre, pochlebne jakieś tam recenzje, to dłuższy czas wiedziałem, że zainteresowanie mediów nie gaśnie i w związku z tym mogłem pójść dalej tą drogą, która jest czasami wyboista, a czasami jest bardzo piękna i obfituje w rozmaite miłe spotkania, tak jak na przykład z panem w tej chwili. No i chyba też miłe spotkanie w Opolu, bo to jak Opolanie patrzą przez te kilkadziesiąt lat, wypatrując państwa, którzy przyjeżdżają tutaj na ten festiwal, to też i dla pana pewnie mnóstwo takich różnych historii. Mogę mówić o bardzo pięknych odczuciach, Jakie mam przyjeżdżając tutaj, spotykając sympatycznych ludzi, spotykając się z życzliwością, z tym, że ludzie podchodzą i mówią o tym, ile dla nich znaczy piosenka. Mi się cały czas wydawało, że piosenka to jest coś błahego, dlatego że ja jestem muzykiem klasycznym, wykształconym klasycznie i jakby ta klasyka wydawała mi się czymś takim punktem odniesienia muzycznego. Natomiast potem okazało się, że piosenka również może być czymś ważnym w życiu człowieka, pod warunkiem, że i ten nadawca w postaci twórcy i wykonawcy, i ten odbiorca będą traktowali to godnie, po prostu. My, jako nadawcy, musimy wiedzieć, że robimy coś, co musi mieć jakieś znamie sztuki, a odbiorca musi cieszyć się tym, że traktujemy go poważnie. I wtedy są jakieś tam sukcesy. I na koniec zapytam, bo wczoraj było czuć, jak ten amfiteatr żył w momencie, kiedy pojawił się pan Michał Bajor, ten opolski akcent z pana udziałem. To, co pan powiedział, pokazał, że każdy rodzaj muzyki, nie tylko tej takiej bardzo, bardzo popularnej, tej czasem, jak to mówimy, zrobił się ten nam festiwal prawie, że disco polo, ale pokazał chyba wczorajszy koncert pana Michała Bajora z pana udziałem, ile siły w tej muzyce drzemie. Znaczy, fantastyczne jest to, że i Michał, i Alicja Majewska, i ja nie poddajemy się presjom mody, nie poddajemy się presjom trendów obowiązujących. My po prostu jesteśmy wierni sobie, chcemy przekazać jakieś bardzo pozytywne emocje w sposób artystyczny, niezależnie od tego, jakie obecnie trendy panują, że tak teraz się pisze, czy tak się teraz śpiewa, nas to nie interesuje i dobrze na tym wychodzimy.